zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, ośrodek badania opinii publicznej, no to jest wypełniony czerwonymi świniami, komunistycznymi świniami. No, to, co oni zrobili Ameryce, to po prostu się w głowie nie mieści. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. No i nie tylko republikanom, ale i demokratom. No, to się zemści. To się zemści prędzej czy później. To będą konsekwencje za 4 lata. No, ale jest jedno wielkie oszukaństwo. Pomijając już sprawy tych samych głosowań i komputerów i tak dalej, to się wyjaśni. Ale cena za złe badania opinii publicznej, no to jest po prostu nieprawdopodobna. Mało kto sobie zdaje sprawę, nie wyjaśniają tego. Statystyka jest taka, że jeżeli mniej więcej policzą 1000-1200 osób, no to mówią, że mają błąd statystyczny jest około tam 1,5%. No i te, jeżeli by policzyli 400, no to byłoby tam 7-8% i tak dalej. No ale około 1000, no to tak ustalili, że około 1000, no to błąd statystyczny jest dosyć mały. No ale to, co badania opinii publicznej pokazywały, no to po prostu jest na tak przekrzywione, tak oszukane, że to chyba za Stalina i za Hitlera tego nie robili. Ośrodek badania, jak to się stało, że na przykład republikanie w 27 dystryktach Izby Reprezentantów, 27 dystryktach powiedzieli, o, no to takie z pół na pół, no może wygrają, może przegrają. 27 na 27 wygrali republikanie. Jak to jest możliwe? No powinno być 13-14, 14-13, tak? Jak w każdym było tak pół na pół, no to powinno być pół na pół. No a tutaj nikt nie wygrał. Także oszukaństwo. Oszukaństwo tak samo i to jest Cook Political Report, to jest poważna, ale lewacka organizacja. I po prostu no powinni posypać sobie głowy popiołem i wziąć się, nie wiem, za pieczenie bagietek może, no ale nie za opinię publiczną, nie sprawdzać opinię publiczną. W Maine była taka ciekawa sytuacja. Susan Collins, no ona jest reprezentantką, no ona jest na takiej bardziej troszeczkę na lewo od środka, nie jest lewaczką, ma większość światopoglądów konserwatywnych, ale idzie w kierunku, no szczególnie tych kochających inaczej, ma jakieś takie miękkie serce. No i oni chcieli ją załatwić. Oni chcieli ją załatwić, lewacy chcieli ją załatwić. Wszystkie badania opinii publicznej, w ogóle ona była na drugim, trzecim miejscu, a ona wygrała 9%. Jaka to jest manipulacja? No w zasadzie to trzeba by było powiedzieć, że państwo powinno zabronić badań publicznych tym firmom, tak? Jeżeli oni może powinni płacić jakieś kaucje. Okej, ogłaszamy wyniki. Jeżeli one są 2 czy 3 razy inne niż przewidywaliśmy, no to po prostu nie mamy prawa do uprawiania biznesu, tak? No bo to, co to się dzieje? No to między innymi z demokraci też dostali w dupę, no bo socjaliści, demokraci, oni bardzo się podniecili do paru spraw. Podniecili się, powiedzmy, do napakowania Sądu Najwyższego. Co to znaczy te napakowanie? No to znaczy to, że jak oni by dołożyli dwójkę sędziów do Sądu Najwyższego, teraz jest 9, jest 6 po stronie konserwatywnej i 3 po stronie socjalistycznej, no to się zmieniło ostatnio, to się zmieniło za Trumpa, no bo przez ostatnie 40 lat, no to zawsze było 5 po stronie lewackiej, a 4 po stronie konserwatywnej. Także przez 40 lat Sąd Najwyższy był socjalistyczny, można powiedzieć, a teraz przeszedł bardziej konserwatywny. No i demokraci wiedzą, czym to grozi, no bo oni trzymali za jaja przez 40 lat Sąd Najwyższy. No to oni chcą dołożyć następną dwójkę, żeby było, powiedzmy, no ale to też jest za mało, bo to by było wtedy 6
6-5, czyli konserwatywni 6, to oni potrzebują dołożyć 4, czyli potrzebują zmienić 9-13 osób. No ale, ale chcą tak napakować. No i się podniecili się. Politycy, to czerwone świnie przy korycie, oni też po prostu tylko patrzą, gdzie wiatr wieje. No i jak słyszeli te badania opinii publicznej, no to właśnie zaczęli to wszystko popierać. No, a co się stało? No to się stało, że w Senacie przewidywania były, że w Iowa wygrają, że w Północnej Karolinie wygrają, że w Izbie Reprezentantów przerzucą w Florydzie, w Kalifornii, w Teksasie. To jest po prostu oszustwo. Oszustwo demokratów i oszustwo republikanów. Tym bardziej, że jeżeli Joe Biden i Donald Trump, tam różnice, niektóre te komunistyczne organizacje przewidywały 9% różnicy. 9% różnicy między Bidenem wszystkich głosów, już pomijając kolegium elektorskie, tylko głosy obywatelskie, to przewidywali 9%, że będzie miał więcej Biden. Prawda jest taka, że niecałe 4%. No jeżeli by, a w Ameryce jednak nie jest prezydent wybierany większością głosów. Dlaczego nie jest wybierany większością głosów? No bo na 50 stanów 9 stanów byłoby w stanie złapać pozostałe 41 stanów, bo to jednak to rozdzielenie jest takie, że małe stany mają mało ludzi i kolecz elektorski co to robi? To robi, że kolecz elektorski to jest 535 głosów ogólnych, a skąd one się biorą? 435 z populacji, także każdy stan ma reprezentację, ma swoich reprezentantów proporcjonalną do ludności. No i też to nie jest jeden reprezentant w każdym stanie, powiedzmy, na milion. W niektórych jest jeden reprezentant na 700 tysięcy, w niektórych jest jeden reprezentant na 900 tysięcy. Także to też jest jakaś paranoja. No ale 100 elektorów z koledżu elektorskiego jest, bo są senatorzy, 50 stanów i dwóch senatorów, czyli jest 100 głosów elektorskich poprzez stany. Także, że wszyscy ci, co mówią, dlaczego głosy Amerykanina nie są równe, no dlatego nie są równe, że w takim układzie 9 stanów jest dużo bardziej równiejszych niż reszta, 41 stanów. No i gdzie jest ta równość? No nie ma równości na jakimś poziomie. No nigdy nie ma równości, nigdy nie ma sprawiedliwości, nigdy nie będzie. No ale takie oszukaństwo, że pokazywanie, że ma 9%, a miał 4, no to oni naprawdę się nie znają. No można powiedzieć, że hazard, bo dużo ludzi się hazardowało. W Ameryce się hazardują najróżniejszymi rzeczami, sportami uniwersyteckimi. No, hazardują się gdzie można. No i między innymi obstawiali, kto wygrał. Czy Biden wygra, czy Trump. No i tam przewidywania, te ustawki, no to trudno powiedzieć ustawki, te stawki do wygrania i te ryzyko, no to było bardziej na wygraną Trumpa niż i można powiedzieć, że do tej pory czekają, nie wypłacają dużych sum, bo mówią, dopóki nie będzie kolegium elektorskie nie zadeklaruje 7 grudnia ilość głosów elektorskich. No bo to jest oficjalnie, ignoranci mówią, że Biden wygrał, Biden teraz bierze swój gabinet ministerialny, no ale on oficjalnie nie jest zadeklarowany prezydentem. Prezydent elect, czyli prezydent wybrany, no to jest 7 grudnia, kiedy kolecz elektorski przychodzi. Także hazardziści bardziej się znają, co się dzieje, niż te wszystkie ośrodki badań publicznych.
Przewidywali również oszukańczo, i to ciągle trzeba powtarzać, że po prostu manipulowali społeczeństwem, bo mówili, że teraz jeszcze Izba Reprezentantów znowu wyrwie 10 czy 15 miejsc od konserwatystów, a się okazało, że no bo 4 lata temu Republikanie stracili 41 miejsc, ale w tym roku odzyskali 16. Także powiedzmy jest 25 różnicy miejsc wtedy, w tym momencie, kiedy odszedł Obama. No ale wszyscy przewidywali, że będzie następne 15, czyli miało być 41 plus 15, czyli 56 miejsc pomiędzy Obamą a dzisiaj. No ale to jest kłamstwo i to po prostu też skaleczyło partię republikańską. No bo można powiedzieć, że sporo ludzi patrząc na takie wyniki oszukane, po prostu i jeszcze do tego prasa to podłapuje, do tego Twitter jeszcze podłapuje i to jest jakoś samo spędzające się koło, ale powoduje to, że spora ilość obywateli po prostu rezygnuje z głosowania. No i to można powiedzieć, że to powinno być jakieś prawo na to, paragraf, jak to mówią, na to, żeby tak oszukiwać. No i później te debile wychodzą i mówią, że ludzie nas oszukali, tak? No to jak ludzie was oszukali, no to nie wiecie, o czym mówicie, no to po prostu nie sprawdzajcie, tak? Jeżeli nie jesteście w stanie przewidzieć, no i tłumaczą, że niebieska fala socjalizmu miała nadchodzić, wszystko było to tak, no a w pewnym momencie to wszystko się rozprysło jak ryby w jeziorze, bo był jakiś niespodziewany dźwięk. No czyli to jest głupota, to jest po prostu chamskie oszukiwanie i później jakieś tłumaczenie. Wszyscy ci socjaliści, no to w zasadzie uwierzyli w swoje własne oszukaństwo. Tak, chcieli przez 4 lata wykopać Trumpa, że po prostu do tego doprowadzili, no czy kijem, czy młotem, no po prostu zrobili to. 72 miliony konserwatystów głosowało. Trudno powiedzieć, ilu socjalistów głosowało. No, policzonych jest 75 milionów. No, zobaczymy, jak to będzie. No i coś się stało, tak? Coś się stało. Jednak te badania oszukały. Co ciekawe, że ministerstwo powiedzmy przedsiębiorstw czy Chamber of Commerce, no to jest to, co się zajmuje sprawami komercyjnymi, przemysłem, interesami, powiedzmy. No nie wiem, jakie to słowo można na polski przetłumaczyć. Ministerstwo Gospodarki. No to oni już na podstawie tych badań, tysiąca osób, oni zaczęli, a nie powinni, propagować polityków demokratycznych. No to już jest zdrada, żeby robić to, no ale to jest tak, te tak zwane bagno waszyngtońskie, tak? Ta budżetówka, która ma powiedzmy dobre pensje, wszyscy profesorowie, wszyscy nauczyciele, wszyscy ludzie w urzędach, wszyscy ludzie w miastach, to jest budżetówka, tak? To jest budżetówka, która żyje z 80% ludzi, którzy nie są przy żłobie, tak? Także żłób to nie jest tylko kongres. Żłób to jest również ratusz, to jest policja, do pewnego stopnia wojsko. Wszyscy ci, szczególnie profesorowie na uczelniach stanowych, no oni mają słodkie posadki, no i oni mają płacone
z podatków ludzi, którzy pracują inaczej, ale ich ta grupka jest 20% i oni po prostu manipulują, czy tłumaczą tej reszcie 80%, no ale to są po prostu jak arystokraci, jak dziedzice, jak mandaryni, tak? Oni po prostu już są przy władzy. Senat, Izba Reprezentantów, no to jednak sporo zwyciężyli. No i co by było? Co by było, powiedzmy, na przykład w Ohio? Tam gdzie ta różnica to jest 0,5%, 1%. 0,5%, 1%. No bo kto wybiera ludzi? No wybierają ci, kto wybiera polityków czy prezydenta? Wybierają ci, którzy nie głosowali. No i to dużo nie potrzeba, bo w Ohio, powiedzmy, Trump wygrał 8%, no ale część tych badań publicznych demoralizuje i zniechęca. Trump no nie miał szans. Nie miał szans w niektórych momentach, między innymi właśnie przez te oszukaństwa. No w Arizonie, w Georgii, to wszystko to są minimalne jakieś różnice. Także te oszukańcze badania doprowadziły do tego. No i oni będą to kontynuować. To są niby fachowcy, to są niby ludzie, którzy powinni, którzy chcieli jakoś przewidzieć przyszłość, no ale okazuje się, że wróżą z fusów. No i nie tylko wróżą z fusów, no ale wygląda na to, że po prostu do tych fusów dosypują jakieś oszukaństwo i po prostu robią ludzi w bambuko. Także to jest następny dowód na to, że po prostu lewactwo za wszelką cenę sierpem i młotem po prostu niszczy demokrację. Demokracja jest niszczona w Ameryce na naszych oczach. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich, którzy głosowali na konserwatystów. Dziękuję bardzo, że głosowaliście na Trumpa. Dziękuję bardzo, że głosowaliście na 27 polityków w Izbie Reprezentantów, którzy mieli nie być wybrani. Dziękuję, że głosowaliście dla konserwatystów w Senacie. No, niestety wariatów, czy nienormalnych, czy ludzi, którzy wierzą w socjalizm, jest w Ameryce coraz więcej. Najgorsze jest to, że chcą zabijać. Najgorsze jest to, że chcą niszczyć. Najgorsze jest to, że lewacy nie chcą dialogu. To jest po prostu ich droga, albo po prostu chcą zaciukać. Nie da rady porozmawiać, nie da rady się ustosunkować, nie ma dialogu. Ludzie, którzy mają inny punkt widzenia, są po prostu odrzucani jako znajomi, jako rodzina. Dzielenie przez lewactwo jest po prostu nieprawdopodobne. Każdy, demokracja to jest po to, żeby mieć swój punkt widzenia. Demokracja jest po to, żeby jakoś można powiedzieć, wolność słowa jest zagwarantowana w konstytucji, a to jest jedynie słuszna linia partii. Na uniwersytetach nie ma już dialogu. Na uniwersytetach nie ma dialogu. W niektórych kompaniach biznesowych też już nie ma dialogu. Jest po prostu jedyna linia partii. Następne co będzie? Następne będzie po prostu, będą gułagi, jeżeli będzie w tym kierunku. A przy gułagach, no to będzie głód. Będzie głód, gospodarka się rozpadnie. No i Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich Stanów Republikańskich, Związek Radziecki Stanów Amerykańskich się rozpadnie za 40 czy 50 lat. Nie wiadomo, do czego dojdzie. Zdrowia!